Wspólnota mieszkaniowa w budynku przy Wrocławskiej 44 zwyciężyła w konkursie Urzędu Miejskiego Ładny Dom. Celem plebiscytu jest zachęcenie mieszkańców do troski o swoją najbliższą okolicę i upiększania domów, w których mieszkają. Konkurs został zorganizowany już po raz szósty i jak zwykle cieszył się dużym powodzeniem. Napłynęło 51 zgłoszeń, spośród których komisja konkursowa wyłoniła 15 laureatów. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wyniosła 25 tysięcy złotych. Mówi kierownik referatu eksploatacji i wspólnot mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Przemysław Grzelak. Dachy i elewacje to są te elementy, które wpływają również na odbiór samego miasta, no bo im miasto będzie ładniejsze, im domów będzie więcej wyremontowanych, tym i mieszkańcy, i osoby, które do nas przyjeżdżają, będą inaczej, lepiej w tym przypadku postrzegać samo miasto Wałbrzych. Komisja konkursowa przy wyborze zwycięzców zwracała uwagę przede wszystkim na zaangażowanie właścicieli tworzących wspólnoty mieszkaniowe i zewnętrzną metamorfozę budynku. Kryteria były takie, między innymi zakres prac wykonywanych w budynkach. No wiadomo, jeżeli byłby wyremontowany sam dach, no to tutaj taki zgłaszający się miałby mniejsze szanse w stosunku do zgłaszającego, który wyremontował dach z elewacją. Ale tutaj też trzeba brać pod uwagę zakres prac wykonywanych na przykład na elewacjach, bo nie każda elewacja jest taka sama. Tutaj na terenie miasta mamy dużo budynków, które mają pięknie odtworzone właśnie w wyniku tych remontów elewacje ze sztukaterią, no, które dość mocno przykuwają oko. Laureatem tegorocznej edycji konkursu zostali mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy Wrocławskiej 44. Członkowie wspólnoty zaciągnęli kredyt w wysokości ponad 260 tysięcy złotych, które będą spłacać przez 15 lat. Mówią, że było warto, bo miejsce, w którym żyją, zmieniło się nie do poznania. Główna nagroda dla mieszkańców zwycięskiej nieruchomości to 5 tysięcy złotych. Członkowie wspólnoty już wiedzą, na co je przeznaczą. Dzięki funduszom wokół budynku i na klatce schodowej zostanie zamontowany monitoring. W naszym budynku wykonano elewację i remont klatki schodowej oraz całe docieplenie i zachowano zewnętrzną część elewacji taka, jak była poprzednio, bo to jest budynek zabytkowy, ponad stuletni. Warto. Dużo, dużo cieplej przede wszystkim, zaoszczędzamy na ogrzewaniu, bo większość z nas ma ogrzewanie gazowe, także dużo mniejsze rachunki są. Kilka lat żeśmy przymierzaliśmy się do remontu. Kilka lat, tak. Tak, trzeba było wykonać audyt, prawda, ten termoizolacyjny, także to też trwało i tak z roku na rok już żeśmy dojrzewali do tej decyzji, żeby zaciągnąć też ten kredyt, bo nie wszyscy się chcieli na to zgodzić też, ale żeśmy to wszystko pokonali i sfinalizowaliśmy ten nasz remont, także bardzo się cieszymy. Listę zwycięzców można znaleźć na portalu wałbrzych24.com.